Spotkaliśmy się dziś w bibliotece w Magdalence na wernisażu wystawy pod tytułem Żadnej przemocy według Astrid Lindgren. W dzisiejszemu spotkaniu towarzyszył wykład pani psycholog Anny Czuby na temat wychowania bez przemocy. Jest to jedna z teorii wychowania według Rosenberga. Spotkaliśmy się przy okazji wystawy o przemocy z okazji rocznicy śmierci Astrid Lindgren. Była okazja do tego, żeby porozmawiać trochę o rodzicielstwie bez przemocy, w duchu porozumienia bez przemocy, ale też była okazja, żeby porozmawiać o tym, co możemy robić jako gmina, żeby rzeczywiście przeciwdziałać przemocy. Forma była trochę wykładowa, ale z zaproszeniem do aktywności, do refleksji, do podzielenia się swoimi doświadczeniami w temacie przemocy. Ważne jest, żebyśmy rzeczywiście nasze dzieci traktowali z należną im godnością i szacunkiem. Jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam wysłuchać wszystkich treści i zachęcam wszystkich Państwa, którzy nie byli dzisiaj tutaj obecni, do odwiedzenia fantastycznej wystawy. Ona tutaj wokół mnie się prezentuje. Wierzę, że te treści poruszą każde serce i dorosłego rodzica, nauczyciela, pedagoga, młodego człowieka, dziecka, które też zrozumie, z czym się mierzy. Wystawę możecie Państwo zobaczyć w Centrum Integracji Społecznej, czyli na parterze budynku, w którym znajduje się biblioteka w Magdalence. Wystawę można oglądać do 10 lutego. Zapraszamy!